dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie Rozmowy na Czasie gościmy Pana Artura Wrochnę, wicestarostę olsztyńskiego, powiatu olsztyńskiego. No, w skrócie wicestarosta tak, olsztyńskiego. Wicestarosta. Do jednych zadań starostwa należy ochrona zdrowia i ta dziedzina przypada Panu w realizacji na co dzień. Funkcjonowanie, rozwijanie tych działań. W naszym powiecie olsztyńskim działają szpitale, działają domy pomocy społecznej, społeczne domy dziecka i funkcjonuje szeroko pojęta piecza zastępcza. Jak to funkcjonuje w naszym powiecie? Może byśmy zaczęli od szpitali. Mhm. Ochrona zdrowia to jedna ważna dziedzina i opieka społeczna, tak. No, powiat olsztyński, można powiedzieć, że w tym zakresie jest jednym, a właściwie wiodącym powiatem, ponieważ mamy tej opieki instytucjonalnej, ale też i opieki tej nieinstytucjonalnej, czyli rodziny zawodowe, rodziny zastępcze. Mamy sporo. W związku z tym też są przeróżne problemy. Zaczynając od ochrony zdrowia, mamy aktualnie dwa duże szpitale. Czyli Biskupiec? Tak, szpital w Biskupcu, powiatowy szpital w Biskupcu i powiatowy szpital w Dobrym Mieście. On przeszedł zmiany organizacyjne w poprzednim roku. Właściwie to chyba nawet zaczęliśmy w poprzednim roku, ale w tym roku jakby to się wszystko ukształtowało. Przejęliśmy tą opiekę długoterminową, opiekę paliatywną, która jest w Barczewie, dotychczas prowadzona przez zakon maltański, kawalerów maltańskich, z 77 łóżkami opieki, z tego część łóżek wentylowanych, tam na miejscu, więc to jest ta działalność, część szpitala Dobromiejskiego, który też w ramach swojej dotychczasowej działalności tego rodzaju usługi oferował w Dobrym Mieście. Można powiedzieć, że wyspecjalizował się w tej chwili szpital dobromiejski w tej opiece długoterminowej. Tam, no wiadomo, że tego rodzaju zmiany organizacyjne nie wszyscy od razu byli nastawieni jakby tak bardzo optymistycznie do tego, bo wiadomo, jakie problemy dzisiaj mają powiaty i generalnie z jakimi problemami spotykają się powiaty, jeśli chodzi o swoje szpitale. W związku z tym, no, decyzja o włączeniu w strukturę jakby innego szpitala, który funkcjonował, no, była dosyć trudna. Natomiast no, wychodziliśmy z założenia, że nie możemy pozostawić tych pacjentów, którzy tam przebywają, ale też i mieszkańców naszego powiatu i nie tylko naszego powiatu, pozbawiając ich tego rodzaju świadczeń, no bo dobrze zdajemy sobie sprawę, że jednak no jest to bardzo szczególna opieka i braki w tym zakresie są jakby znaczne. W związku z tym, jakby omawiając ten temat tylko bardziej w tej opiece długoterminowej, dzisiaj Szpital Dobromiejski razem z Barczewem, nowoczesny zresztą obiekt w Barczewie, obiekt, który jest własnością powiatu, wyposażony również ze środków unijnych, zadbany, więc jakby jeśli chodzi o samą infrastrukturę, kadrę, przygotowany do tego rodzaju działalności i jakby z biegu tą działalność dalej prowadzimy. No i kolejny szpital, ten drugi właściwie, szpital biskupiecki, szpital wielooddziałowy,
borykający się z problemami takimi, jak borykają się większość szpitali dzisiaj w Polsce powiatowych. Na tym poziomie, no powiem krótko, no naszym zdaniem wycena niektórych świadczeń jest za niska, tych środków wpływa zbyt mało. Jeśli już, to gro środków szpitale powiatowe wydają na płace. Ta struktura została zachwiana, jeśli chodzi o środki. Jaki które... to jest procent, który jest przeznaczany na płace? Tak mniej więcej. No różne, myślę, że 70 przeszło procent, na pewno około 70 to jest na płace. Pozostałe to jest leczenie, wszystko co... No jeszcze trzeba te obiekty utrzymać. Jeszcze trzeba te obiekty utrzymać, z tym, że tutaj no robimy co możemy. To też nie jest tak, bo obiekt w ostatnich latach był mocno w Biskupcu, mocno doinwestowywany i to są te pieniądze, które my oczywiście nie możemy, nie dajemy na leczenie, to są z kontraktów pieniądze Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast staramy się w miarę naszych możliwości od lat wspierać szpital i oba zresztą szpitale i tam, gdzie są potrzebne nakłady finansowe na remonty, to remontujemy. No, dam tylko jeden przykład w ostatnich latach. Budowa nowego bloku operacyjnego, która była niezbędna i konieczna, żeby świadczyć, znaczy, żeby te świadczenia mogły mieć miejsce, te operacyjne, kosztowała nas około 20 milionów złotych i z tych 20 milionów właściwie ta pomoc była nieduża, bo takie czasy były wcześniejsze, więc gro pieniędzy przeznaczył powiat. Oczywiście, jak łatwo się domyśleć, również są to pieniądze z kredytów, tak, które są. Natomiast problemem służby zdrowia dzisiaj nie jest to, czy ma... Oczywiście to jest potrzebne i konieczne, żeby wykonywać określone zabiegi na odpowiednim poziomie, ale to nie jest to, że nie mamy czegoś w miarę nowoczesnego, tylko moim zdaniem nie tylko, jest też główna kwestia, to jest rozproszenie tych usług, które są. Mamy, praktycznie każdy powiat ma szpital, tak? No albo nawet więcej szpitali. Wszyscy, mówiąc w uproszczeniu, już świadczą podobne usługi. Każdy chce mieć najlepszy sprzęt, najlepszą salę operacyjną, najlepsze standardy spełniać wszelkie, które są wymagane. Natomiast no, jakby chyba doszliśmy do sytuacji takiej, że wszyscy nie mogą robić wszystkiego, ponieważ te sale nie są w pełni wykorzystywane z różnych przyczyn. Nie ma, brakuje kadry, brakuje głównie lekarzy danych specjalności. To wiadomo, że ta sytuacja w tej chwili w Polsce od dłuższego czasu ma miejsce. W związku z tym no, wystarczy, że szpital ma kontrakt, prowadzi jakiś w miarę dobrze funkcjonujący oddział, zabraknie jednego, dwóch, trzech lekarzy wiodących, no a to też nie są duże obsady, bo mówimy o szpitalach powiatowych i w tym momencie, mówiąc kolokwialnie, sypie się kontrakt, pogłębiają się straty i tak dalej. Także no my oczywiście borykamy się z naszymi kłopotami podobnymi jak w szpitalach powiatowych, ale no udaje się dzięki dobremu też zarządzaniu, na przykład Szpital Dobromiejski. Póki co jakby, no mam nadzieję, że będzie to trwała tendencja, utrzymywać jakiś poziom minimalny zadłużenia, minimalny zupełnie. Natomiast ten poziom w Szpitalu Biskupieckim w ostatnich latach, miesiącach wzrasta i różne działania są podejmowane. Natomiast my jesteśmy w takim momencie, kiedy planowana jest reforma służby zdrowia. Robimy wszystko i dyrekcja szpitala robi wszystko, żeby tak zarządzać, żeby w te długi nie popaść tak za mocno. Panie starosto, z tego co ja pamiętam, no to ochrona zdrowia zawsze kulała. Mówię o tym aspekcie ekonomicznym i tamtych pieniędzy zawsze brakowało, brakuje. I były różne reformy, mieliśmy różnych ministrów, ale sytuacja niewiele się zmieniła. Coś po prostu tu nie działa. I pojawiają się takie głosy, że szpitali powiatowych jest za dużo, a brakuje takich wyspecjalizowanych szpitali, tak jak nasz szpital
wojewódzki, który jest wielokierunkowy, który w ramach środków unijnych otrzymał bardzo dużo sprzętu na najwyższym światowym poziomie, ma lekarzy, zatrudnia specjalistów wysokiej klasy i myślę, że szpital powiatowy, on absolutnie nie ma takich możliwości, żeby zagwarantować tym pacjentom takie leczenie z najwyższej półki, czyli mam na myśli sprzęt do diagnozy, no i sprzęt do leczenia. Ja rozumiem, że pacjenci chcieliby mieć ten szpital blisko siebie, żeby to było krótki czas reagowania, ale ja się nawet z tym zgadzam, ale to powinno być jakiś schemat określony, że szpitale powiatowe wykonują określony zakres tych form różnego leczenia, ale wszystkie te wyższe z korzyścią dla pacjenta, one powinny być już wykonywane w takich centrach leczenia, że na przykład w województwie powinny być 3 czy 4 takie centra, a rola szpitali powiatowych powinna być tą rolą chyba pomocniczą. Bo tak jak pan na wstępie powiedział, że to za wszystko za dużo kosztuje i to jest z niekorzyścią dla pacjenta. Nie, no przede wszystkim musi być z korzyścią dla pacjenta, bo po to te szpitale są. Natomiast ja bym to trochę inaczej nawet ujął, bo oczywiście, że szpitale wojewódzkie, prawda, czy też już nie mówię o bardziej specjalistycznych klinikach i tak dalej, one oczywiście mają zadania, no wykonają, może powiedzmy wprost, no wykonują też rzeczy, których nie da się wykonać w obrębie służby zdrowia w powiatach. Ta referencyjność jest zupełnie inna i ta wycena świadczeń w szpitalach wojewódzkich też jest wyższa. I absolutnie nie można dążyć do tego, żeby jeszcze była sytuacja taka, bo my przede wszystkim nie będziemy mieli tyle kadry. Nawet jakby kadra szpitali powiatowych, bo przecież też są to lekarze bardzo zdolni i ciekawe projekty realizują. Natomiast no nie da się tak zrobić przy tej ilości szpitali powiatowych. Też nie uważam, żeby szpitale powiatowe należało zamykać, bo to też nie jest tędy droga. Natomiast niewątpliwie no, mieszkańcy muszą mieć pomoc, jeśli chodzi o wymienię tylko pierwsze z brzegu, tak? Jakieś sprawy chirurgii, jakieś sprawy podstawy ortopedyczne, jakaś interna, jakaś pediatria i tak dalej. No, dużo się mówi ostatnio o położnictwie. No, ginekologia jest oczywista, natomiast o położnictwie, gdzie zawiesza się działania albo wręcz zamyka te oddziały. Natomiast szpitale powiatowe nie powinny ze sobą rywalizować. I tu jest chyba podstawowy problem, bo czasami w promieniu odległe od siebie o 30-40 kilometrów są szpitale powiatowe. Mamy kilka takich szpitali w jakimś okręgu, można sobie wyobrazić. I te szpitale rywalizują o tego pacjenta. One rywalizują o pacjenta, czyli tak każdy tych pacjentów, mówiąc w uproszczeniu, ma za mało. Przede wszystkim. Kadry jest za mało. Kadra migruje między tymi szpitalami. Mówię głównie o kadrze lekarskiej, tak. Więc na pewno krokiem we właściwą stronę byłoby to, co aktualnie proponuje Ministerstwo Zdrowia i specjaliści, którzy pracują nad temat tej reformy. Mam nadzieję, że ona będzie wchodziła, bo ona wprawdzie dobrowolna, ale będzie posiadała jakieś instrumenty, które zachęcą powiaty, żebyśmy się integrowali. Mówimy o integracji na szczeblu szpitali samych, ale też o integracji na szczeblu poszczególnych oddziałów. Tak na dobrą sprawę, no dzisiaj jesteśmy skomunikowani. Możemy organizować też ten transport sanitarny i tak dalej. Więc no nie możemy rozwijać wszystkiego, mając nawet tego rodzaju już no, problemy demograficzne w każdym miejscu. Tak? Natomiast muszą się powiaty porozumieć, jeśli chodzi o wykonywanie usług. W uproszczeniu mówiąc, są 3 szpitale blisko siebie, jeden szpital powinien specjalizować się i tam powinny iść nakłady w danej dziedzinie i do tego szpitala pacjent chętnie dotrze, nawet jak będzie trochę miał dalej, ale gdy będzie pewien, że tam otrzyma
to świadczenie, które powinien otrzymać, tak? A dzisiaj jest tak, że kilka szpitali czasami robi to samo. Wszędzie brakuje kadry. Nie ma specjalizacji. Tak jest. Wszędzie brakuje kadry. Wszędzie jakby ta jakość tych usług przez to jest na obniżonym poziomie. Dostępność jest mniejsza, tak? Natomiast szpitale, powiaty muszą się porozumieć i tutaj upatrujemy w tym jakiejś po prostu, znaczy nie jakiejś, ale upatrujemy możliwości podniesienia jakości usług i przede wszystkim nie zadłużania się, tak? Bo dzisiaj nasze szpitale są w miarę w obiektywnie niezłej sytuacji. Obiektywnie. Zarówno Szpital Biskupiecki, jak i Dobromiejski. Natomiast boimy się tego, że jak te działania nie będą podjęte, to ta spirala będzie się nakręcać. No mamy przykłady szpitali, zapewne takich, gdzie te zadłużenia są kilkudziesięciomilionowe. No cóż, no samorząd może liczyć na cud, na to, że kiedyś rząd może wpadnie, żeby znowu gdzieś tam coś oddłużyć, no bo przecież żadnego samorządu, a tym bardziej powiatowego, nie stać jest na pokrywanie tego rodzaju długów, tak? Więc my czekamy na tą reformę i chcielibyśmy się aktywnie jakby włączyć też w te działania. Panie starosto, leczenie kosztuje coraz więcej. Tak jak pan nadmienił, że gro finansów to jest przeznaczane na pensje i utrzymanie bieżące obiektów, na leczenie zostaje niewiele. Na pewno ma to wpływ na kondycję społeczeństwa, które wymaga tego po prostu leczenia. I to, co pan powiedział, że nawet w tych szpitalach powiatowych powinna być robiona pewna specjalizacja, żeby nie konkurować między sobą, ale się uzupełniać. Dokładnie tak. Dokładnie i wtedy tak. Będą taki efekt leczenia będzie lepszy i na pewno będzie to mniej kosztowało. Oczywiście. Każdy chciał w przeszłości chciał mieć wszystko na najwyższym poziomie. Rozmawiamy o pieniądzach w szpitalu. Jak mniej więcej kształtują się zarobki lekarzy, pielęgniarek? No to jest bardzo indywidualne, bo tutaj jakby... No ale są jakieś widełki, słyszę... Nie, no widełki, problem polega dzisiaj na tym, że... Panie starosto, pan unika, prawda jest taka, że w tym czasie COVID-u zostały wprowadzone dodatki dla osób pracujących w tych szpitalach. Ja rozumiem. I z tego, co wiem, to większość tych świadczeń, dodatków po prostu została, bo kadra się przyzwyczaiła do lepszych płac i słyszy się, że niektórzy lekarze zarabiają 30, 40 tysięcy, 50 tysięcy, a nawet słyszałem, że niektórych specjalności zarabiają 80 tysięcy miesięcznie. No. Wie pan, my jesteśmy tu w Polsce na Warmii i Mazurach, gdzie społeczeństwo za bogate, region nie jest za bogatym, ale tyle to lekarze w Ameryce nie zarabiają. I nie tylko Szczynka, tylko w Ameryce, pewnie, USA. Pewnie te górne granice są w szpitalach powiatowych na Warmii i Mazurach nieosiągalne, o których pan wspomniał. Natomiast niewątpliwie powiem w ten sposób, nie robiąc żadnego uniku, bo pewnie te płace kształtują się różnie, jeśli chodzi o kadrę lekarską, natomiast one są, przyznam, wysokie. Tak, one są wysokie. Natomiast dzisiaj funkcjonuje też ustawa taka trochę przekornie o płacy minimalnej, która jakby nie zakłada tego górnego pułapu. I w związku z tym mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeśli podaż jakby tej kadry medycznej jest taka, jaka jest, czyli dosyć słaba. Kiedy jest rozdrobnienie i duża ilość szpitali powiatowych i wszyscy chcą robić wszystko, w związku z tym, no jest to taka rynkowa, naturalna sytuacja, że to ciśnienie na wzrosty płac, takie nielimitowane już mówiąc wprost, tak, jest duże. I to nie o to chodzi, bo ja też nie uważam, że należałoby robić coś sztucznego, że płaca tyle i koniec, nie ma więcej możliwości zarobienia. No bo oczywiście możemy powiedzieć, że ona jest wysoka, bardzo wysoka, jeśli chodzi o średnią, tylko że nie spowodujmy sytuacji takiej, że ktoś jakby przyzwyczajony do bardzo wysokiej płacy traci całkowicie motywację, ja i tak będę już tyle zarabiał, tak? Tu bardziej chodzi o to, żeby sytuacja rynkowa, żeby ją wytworzyć taka, jak mówię, żeby nie było 10 miejsc pracy, skoro mamy małą podaż i każdy będzie mógł pójść do każdego i wszędzie będą braki, więc ta ustawa na pewno
w pewnym momencie wprowadzona, spowodowała sporo szkody, jeśli chodzi o system leczenia. Każdy dyrektor podkreśla to i każdy właściwie starosta, który... Panie starosto, rozmawiałem dzisiaj tu z jednym z wiceministrów i też żeśmy rozmawiali na temat płacy. On zarabia 12 tysięcy złotych brutto. Minister. A jeżeli mówimy tutaj o płacach lekarzy, którzy zarabiają po 3-4 razy tyle, no to chyba system troszeczkę gdzieś tu szwankuje. Ja jeszcze dam panu drugi przykład, bo rozmawialiśmy o Ameryce, ale teraz właśnie o tej Ameryce koło Sztynka, o tym szpitalu rehabilitacyjnym dla dzieci. Ma być budowany nowy szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Tak jest, dyrektor Lewandowski już rok temu podjął działania, żeby zabezpieczyć kadrę do tego szpitala. I na dzień dobry lekarze, którzy przychodzą, to one sobie życzą 40 tysięcy albo i więcej. Panie redaktorze, jakby ja też nie dam się wciągnąć w dyskusję, czy ktoś zarabia, bo tak jak powiedziałem, są bardzo wysokie płace, natomiast nie jest jakby metodą administracyjne tylko i wyłącznie ograniczenie czy stworzenie pułapu, ale wytworzenie takiej sytuacji rynkowej, która będzie z korzyścią dla pacjenta przede wszystkim, tak, ale i dla lekarza. Lekarz będzie miał stabilne, dobre miejsce i zresztą też i średni personel, średni, czy ten może ten pozalekarski, tak można powiedzieć, bo to już dzisiaj średni. Każda pani pielęgniarka czy pan pielęgniarz ma wyższe wykształcenie praktycznie dzisiaj, więc to tak ta nazwa średni tak trochę nie przystaje, bo bardziej kiedyś to z wykształceniem miało. Więc te płace rosną i pewnie w jakiś tam sposób będą rosły. Natomiast to nie może być tak, że my sobie podkupujemy, tak, trochę na kredyt tą kadrę, bo tu jest jakby sprawa zasadnicza. Jest my taki sobie czynnik, że tak jest, podkupujemy, nie patrząc czasami niektóre samorządy, nie patrząc na zadłużenie, które rośnie, podkupujemy osoby. No, to też trudno się dziwić, że no, pieniądz jest jakimś tam istotnym tym elementem życia i ja bym tutaj nikogo nie potępiał, natomiast system jest niestety taki. Jak my nie zmienimy tego systemu, to też go nie zmienimy, że no pułap jest taki i taki, bo to się jakby nie uda. Czyli jak mówię, sieć, połączenia, sieciowanie oddziałów, żeby ta jakość usług była jak najwyższa, żebyśmy nie rozpraszali tych środków, które mamy, bo my je rozpraszamy zarówno na leczenie, jak i na stricte takie samoleczenie, natomiast również na ten cały sprzęt, tak? Przez lata zdobywaliśmy to wszystko, no, że było z Unii, to tak się wydawało, że jakby mniej za to płaciliśmy i każdy chciał mieć wszystko najlepsze, wszystko najnowocześniejsze i oczywiście tak, bo żeby wypełniać na określonym poziomie, to musiał mieć i musi mieć szpital, prawda, akredytację i tak dalej, natomiast no, nie da się na każdym szczeblu tego w ten sposób pociągnąć, tak, no, duża dyskusja ostatnio o przecież położnictwie, tak, no, mamy w tej chwili Niż demograficzny, demografia pokazuje, co pokazuje. Nie wiem, jakie są dzisiaj fachowcy, bo to się zmienia ciągle. Natomiast niedawno rozmawiałem z osobami, które mają wpływ na ochronę zdrowia na szczeblu innym niż powiaty i powiedziano wprost, oni już pomału szacują, że może 500, może 600 porodów powinno być w takim szpitalu powiatowym, żeby mógł szpital, dany oddział położyć zbilansować się, bo tak, ty mówiłem, przecież to nie jest żaden zarobek, bo to, tak. Żeby mógł się zbilansować. A dzisiaj jak nie ma tych 500-600 porodów, to przeważnie zakładając średnio 4-5 milionów rocznie jedzie na stratach. No a co to oznacza straty? No to straty kiedyś trzeba będzie pokryć. I stąd albo, no to oczywiście jest bardziej drażliwa rzecz, bo oczywiście wywołuje jakąś falę też takiego tam trochę populizmu, a będą gdzieś zamykać, a nie będą zamykać. Natomiast kwestia jest tak, jak system mądrze, żeby ten dostęp był, żeby ci, którzy planują dzieci i
tyle dzieci, ile prawda się rodzi, żeby zapewnić maksymalną jakość usług, a jednocześnie, no, żeby też tego nie rozpraszać, bo jeśli to będzie jeden poród na dobę, albo nawet tego porodu nie ma, a utrzymujemy całą... A poród nie jest chorobą. Tak jest, no, na pewno nie jest. I utrzymujemy taki, więc jest to, no, patrząc finansowo, olbrzymie obciążenie dla powiatu. Ale żeby była jasność, my bardzo byśmy chcieli mieć, aktualnie mamy w Biskupcu zawieszone położnictwo. Zawiesiliśmy, żeby nie pogłębiać strat, natomiast tych porodów było już tak mało, że po prostu no, nie było z czego jakby tych strat pokrywać. Tak? Ale ja myślę, że to tak jak było z reformą oświaty, że szkoły gdzieś tam w takich miejscowościach, gdzie chodziło kilkanaścioro dzieci czy kilka i no, były te placówki jako oddziały większych szkół, funkcjonowały. Z tym, że no, ktoś poszedł po rozum do głowy i zrobił te szkoły takie z jakiegoś obszaru, tak jedną jest. Większą szkołę, ale zagwarantowano tym dzieciom dowóz. Tak, tak. Czyli można przyjąć pewne rozwiązania, a nie generować, że w każdej szkole ma być iluś nauczycieli, administracja i to wszystko generuje wysokie koszty, plus do tego utrzymanie jakichś obiektów. Myślę, że ta reforma oświaty tej gminnej, ona może też służyć jako pewien przykład, że to jest może taka droga, żeby rzeczywiście zabezpieczyć dostęp do lekarza dla pacjentów, ale w taki sposób, żeby nie generować niepotrzebnych wydatków, bo jeżeli jest pełna obsada na oddziale na dyżurze, a nie ma tego jednego nawet porodu, pacjent. No to wszyscy siedzą i są nieproduktywni. Mówimy też o innych, bo tak no, przeszedłem tak. na porody. Nie, ale to jest taki przykład, który obrazuje. Bo dzisiaj jest sytuacja taka, że zależy nam najbardziej i powinno nam zależeć, trzeba sobie to jasno powiedzieć, żeby jeśli pacjent ma skierowanie do szpitala tego czy innego, mówimy o szczeblu powiatowego, tak? Czyli to nie są te najbardziej skomplikowane już bardzo takie procedury, które wymagają ingerencji tych placówek jakby wyższego trochę rzędu, to on otrzyma tą usługę, tak? Czy to będzie w Kętrzynie, czy to będzie w Szczytnie, czy oczywiście, to będzie w Biskupcu, tak. czy gdzieś, ale jeśli on będzie wiedział, że no strzelam tutaj przykładowo, bardzo dobry zespół chirurgów i tak dalej funkcjonuje w Biskupcu, czy w Szczytnie i tak dalej, to on będzie wiedział, że otrzyma tamtą pomoc na dobrym poziomie, że otrzyma ją natychmiast, że nie będzie z tym kłopotów, tak? Więc a jak będziemy finansować po troszku wszystko i jeszcze sobie robić konkurencję sztuczną, no to będzie źle. Efektem jest to, że wydajemy na poprzez te jakieś błędy, myślę, że takie decyzyjne, logistyczne funkcjonowania tych placówek ochrony zdrowia i wtedy pieniądze wydamy na coś, na co można by było nie wydać, a brakuje później tych środków finansowych na leczenie wysokospecjalistyczne, no, gdzie na specjalistów czeka się miesiącami albo latami nawet. No. To trudne tematy, pewnie moglibyśmy całą dobę i nie tylko rozmawiać, oczywiście tak trochę powiedziałem w uproszczeniu, ale sieciowanie i specjalizacja, powtórzę jeszcze raz, w szpitalach powiatowych na tym poziomie usług, które wykonujemy, a przecież w wielu oddziałach wykonujemy dobrze. No, szpital w wielu zakresach, szpital biskupiecki, że na tym przykładzie się zatrzymam, do tej pory nasz największy, świadczący różne usługi, jest szpitalem dobrym i to trzeba sobie powiedzieć, on się nawet cieszy jakimś sporym uznaniem wśród pacjentów i tak dalej i robimy wszystko, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, że on tą renomę swoją straci, tak, przez to, że ubędzie nam kadry, że nie będziemy mogli na tym poziomie świadczyć usług i to jest jakby główne nasze zadanie, natomiast bez ogólnej reformy i porozumienia się z innymi samorządami i tych instrumentów i też prawnych, legislacyjnych, które Ministerstwo Zdrowia musi określić w określonych ustawach, rozporządzeniach, no my sami mamy niewielkie pole
do popisu, tak? Ale sądzimy, że wszystkie te szpitale nasze, które istnieją tutaj wśród samorządów, one spokojnie mogą funkcjonować, tylko każdy powinien się specjalizować w danych dziedzinach, które jakby do tej pory robi najlepiej, ma najlepsze wyposażenie w tym zakresie i tak dalej. Panie starosto, może na tym postawimy dzisiaj kropkę, bo chciałem jeszcze porozmawiać na temat DPS-ów, domów dziecka, które funkcjonują na terenie powiatu, ale poszliśmy tutaj w tym kierunku. Podejrzewałem, że jak zaczniemy od tego tematu, to są trudne tematy. No ale myślę, że no dobrze, że są reformy, że są podejmowane jakieś działania, no tylko, że już pacjenci no, chcieliby widzieć wyniki działań tych reform, no bo tych reform kilka jak gdyby przeżyli. I jeżeli tutaj mówimy o takich pewnych dysproporcjach, no, które się pojawiają, że środki finansowe przeznaczone na ochronę zdrowia są głównie przeznaczane na personel, już nie wnikam jakiego szczebla, no i... Jest tych pieniędzy za mało przy tej strukturze. I na takie podstawowe jak gdyby samoleczenie, nie? No to nie jest dobre. No wiadomo, że praca człowieka kosztuje, ale żeby był dobry efekt, to niestety na te działania muszą być jeszcze środki, no tak, żeby... Wycena procedur wyższa jest okej, i powinniśmy i też oczekujemy w wielu dziedzinach, no, ale z drugiej strony sama wycena wyższa bez tego słowa, którego nie lubię za bardzo używać, bo o różnych reformach już słyszeliśmy, tak, bez tych działań, które muszą być podjęte, jak one nie będą podjęte w przyszłym roku, to naprawdę będziemy w bardzo złej sytuacji, jeśli chodzi o szpitale powiatowe. Bo nawet o takich mówię działaniach tych szpitali, czy powiatowych, czy innych, które ratują życie w danych gdzieś tam sytuacjach, szczególnie chodzi o wypadki, tylko prawda jest taka, że ten pacjent często gęsto on gdzieś może dojechać do Olsztyna szybciej, a nie, że gdzieś tam na tym swoim terenie są różne sytuacje. No różne są sytuacje, także, tak, ale ktoś musi tam taką szybką diagnozę, chociażby na tej izbie przyjąć, ten lekarz musi być i musi postawić, tak? Na naszym terenie województwa powstało ostatnio bardzo dużo dobrych drog, są wyremontowane, szerokie, czyli też już jest ta komunikacja, czyli ten dostęp do dużych obiektów takich szpitalnych, on jest osiągalny w bardzo krótkim czasie. Jest coraz lepsza. No jest coraz lepsza. Ja uważam, że nawet przy powiatami to można to tak zorganizować, żeby dany szpital powiatowy był najlepszy w danej dziedzinie, ten był ten najlepszy w innej dziedzinie i wtedy jakby no myślę, że to pewne rzeczy porządkują się. Tak, oczywiście. Porządkują się. Dziękuję za rozmowę. Wrócimy do tych tematów, bo te domy pomocy społecznej, które funkcjonują tutaj na terenie powiatu, one no też to są tematy wymagające. Też liderem jesteśmy w tym zakresie i pieczy zastępczej i domów dziecka, i domów i DPS-ów, ale też mają swoje olbrzymie problemy. Ale to może na inny temat. Dziękuję za spotkanie. Na pewno na te tematy będziemy jeszcze rozmawiali, ale na dzisiaj tych trudnych tematów to myślę, że wystarczy naszym widzom. Dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że gościem moim i Państwa był wicestarosta olsztyński Artur Wrochna. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Dziękuję za uwagę. Eugeniusz Domański, Telewizja Olsztyn.